Pokazałaś mi zniszczenia Charkowa, raz duże, a raz ogromne. I myślę teraz o Warszawie, która została zdruzgotana po powstaniu warszawskim przez Niemcy hitlerowskie. I myślę, że jej odbudowa może być dobrym przykładem dla ukraińskich architektów, jakich trzeba dokonywać wyborów. Bo te wybory z jednej strony muszą zachować tożsamość miasta, jego wielokulturowość, jego historyczne tradycje, ale nie można tu przesadzić ani z modernizacją, ani z ortodoksją konserwatorską, ponieważ zawsze takie zniszczenia i wyburzenia wojenne są też okazją, żeby przeprowadzić pewne nowe cięcia i nowe łączenia ulic czy placów. Ważne tylko, żeby zachować coś, co jest najważniejsze: pamięć miejsca, pamięć miejsc, bo bez tej pamięci miejsc po prostu miasta giną. Miasta są fenomenem koncentracji, fenomenem ludzkiej aktywności, i to aktywność was, Charkowian, i was, Ukraińców, spowodowała, że to miasto nie zostało wcielone do putinowskiej Rosji. I w związku z tym pamięć tego miejsca musi trwać, z zachowaniem korzeni różnych obywateli tego miasta. Ale wydaje mi się, że nas, Polaków, którzy w tej chwili czujemy z wami, Ukraińcami, tak silną więź i czujemy się tym państwem przyfrontowym, że naszą rolą jest być najwyżej waszymi doradcami i trenerami, a to wy sami musicie, wasza inteligencja techniczna, wasi architekci, wasi inżynierowie muszą prowadzić te prace. To jest zresztą fantastyczne pole naszej przyszłej współpracy, w której nie o to chodzi, żeby was pouczać, tylko chodzi o to, żebyście skorzystali z naszych doświadczeń. Ponieważ odbudowa Warszawy i Starego Miasta w Warszawie i odbudowa Gdańska, widać bardzo, jak wiele zrobiliśmy rzeczy sensownych, ale też popełniliśmy błędy. I możecie się uczyć na naszych błędach, a mądrzy ludzie uczą się na cudzych błędach, a nie na własnych. Dziękuję, dziękuję, Dobra, fantastycznie. słuchaj, Tak.